prezentowane klucze mają zastosowanie głównie przy dokręcaniu i odkręcaniu nakrętek w oprawkach zaciskowych na tulejki ER. Pierwszy klucz jest to klucz hakowy z jednym zębem, pazurem lub noskiem. Różnie jest nazywany element, który zaczepiamy w rowku nakrętki. Klucz ten pasuje do standardowych nakrętek ER typu T2. Można nim pracować w pewnym zakresie średnic. Na przykład klucz ER40 pasuje do nakrętek o średnicach od 55 do 63 mm. Ze względu na to, że klucz posiada jeden ząb oraz jest skonstruowany do różnych średnic, to można go stosować nie tylko do nakrętek ER, ale również do innych nakrętek z wycięciami, na przykład do nakrętek łożyskowych. Kolejny klucz to klucz hakowy wielopunktowy, którym również dokręcamy nakrętki typu T2. Cztery punkty zaczepowe gwarantują pewne i stabilne ułożenie zębów w nakrętce. Klucz ten pasuje do konkretnie określonego rozmiaru nakrętki ER, czyli na przykład do ER25, ER32, ER40 itd. Odmianą klucza wielopunktowego jest klucz ER Mini. Jak nazwa wskazuje, klucz pasuje tylko do nakrętek typu Mini. Klucze występują w rozmiarze od ER8 do ER25. Na obwodzie jest więcej punktów zaczepowych niż w przypadku poprzedniego klucza. Różnią się również konstrukcją zęba. W tym przypadku zęby są dłuższe i szpiczaste. Należy wspomnieć, że nakrętki ER Mini mają inny rozmiar gwintu wewnętrznego niż ich odpowiedniki standardowych nakrętek. Na przykład ER16 Mini posiada gwint M19x1, a ER16 typu T1, czyli ta sześciokątna, ma gwint M22x1,5. Nakrętki ER Mini stosowane są głównie w oprawkach na chwyt walcowy. Do nakrętek typu T1 pasuje zwykły klucz płaski. Wystarczy znać tylko rozmiar sześciokąta nakrętki. Istnieją również gotowe zestawy kluczy hakowych. Są to bardzo ekonomiczne komplety, gdyż kilka kluczy nastawnych, przegubowych bądź inaczej nazywanych jako regulowane, pokrywają szeroki zakres rozmiarów nakrętek. Jeden klucz pasuje do kilku rozmiarów nakrętek, przez co można go stosować w wielu zadaniach. Ponadto laserowe oznaczenia zakresu rozmiarów nakrętek, do których pasuje dany klucz, ułatwia wybór właściwego klucza. Niektóre posiadają wymienną końcówkę na okrągły bolec. Może to mieć zastosowanie przy uchwytach wiertarskich lub przy rękojeściach i madeł. Czasami producenci oprawek podają wartości momentów obrotowych, z jakimi mogą być dokręcane nakrętki ER. Wówczas należy do tego wykorzystać klucz dynamometryczny z odpowiednią końcówką pasującą do danego modelu nakrętki ER.